Pitagoras. Trzeba milczeć, albo mówić rzeczy lepsze od milczenia. Zły język zdradza złe serce. Nawet bogowie zazdroszczą temu, kto zmysły swe ujarzmił jak dobry woźnica, rumaki. Najkrótsze wyrazy tak i nie wymagają najdłuższego zastanowienia. Do państw wchodzi najpierw zniewieściałość, potem przesyt, potem pycha i wreszcie zguba. Wielką jest mądrością umieć znosić głupotę innych. Kto mówi, sieje. Kto słucha, zbiera. Skarżysz się, że znosisz krzywdy i niesprawiedliwość. Pamiętaj, że największym nieszczęściem jest je wyrządzać. Naprawdę poznajemy człowieka dopiero po jego śmierci. Trudno jest iść przez życie wieloma drogami jednocześnie. Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi. A z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi. Liczba jest istotą wszystkich rzeczy. Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. U przyjaciół wszystko jest wspólne. Należy dążyć do sprawiedliwości słowem i czynem. Naucz się śmiać z siebie, abyś się uśmiechnął do innych. Musisz sam sobie zaufać, aby zaufali ci inni. Wychwalanie siebie pozostaw innym. Ideałem możemy się tylko stawać, by mimo to nigdy się nim nie stać. Natura jest wszędzie taka sama. Tak długo jak człowiek będzie zabijał zwierzęta, ludzie będą zabijali się nawzajem. W istocie ten, kto zabija i zadaje ból, nie zazna radości i miłości. Kto zatraca się w cierpieniu, nie może być człowiekiem wolnym. Nie bądź ambitny i skąpy, właściwy środek jest doskonały w takich przypadkach. Słuchaj, będziesz mądry. Początkiem mądrości jest cisza. Filozof podróżuje pieszo. Nie umie mówić, kto nie wie, jak milczeć. Szczęście polega na możliwości zjednoczenia początku z końcem. Przede wszystkim szanujcie siebie. Edukuj dzieci i nie będzie konieczne karanie mężczyzn. Napisz błędy swojego przyjaciela na piasku. Zachowaj łzy swoich dzieci, aby mogły nimi podlewać twój grób. Nic w nadmiarze. Kto wiele wycierpiał, ten wiele zrozumie. Czemu ufasz innym, a nie własnemu sumieniu?
Jeżeli wymagasz dowodu wiary, dowiedź najpierw, że twoje własne myśli istnieją. Istnieje źródło dobra, które stworzyło porządek, światło i człowieka, i źródło zła, które stworzyło chaos, ciemność i kobietę. Wszystko to, co człowiek zwierzęciu wyrządził, spadnie z powrotem na człowieka. Każde twierdzenie filozofa daje się zbić z taką samą łatwością, z jaką można go dowieść, nie wykluczając powyższego twierdzenia. Jeśli jest światło, to jest ciemność. Jeśli zimno, ciepło. Jeśli wysokość, głębokość. Jeśli stały, płynny. Jeśli twardy, miękki. Jeśli jest szorstka, gładka. Jeśli spokojna, burza. Jeśli dobrobyt, nieszczęście. Jeśli życie, śmierć. Żaden człowiek nie jest wolny, jeśli nie potrafi się kontrolować. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Sokrates czy Platon?